po czym poznać zdrowy naród? Już wam powiem po czym. Jest godzina 10. 10 godzina. Zdrowy naród pozna się po tym, że o takiej godzinie ludzie w wieku produkcyjnym nie chodzą ulicą. Młodzież jest w szkole, a ludzie między 20, powiedzmy, a 50 lat, oprócz rencistów, są w pracy. I to jest normalny naród, tak jak w Chinach. A jak się widzi, że w takich godzinach łażą ludzie po ulicach, którzy są młodzi, to znaczy, że jest niedobrze, albo mają zmianę późną, też może tak być, nie? Ale chodzi o tą przeważającą ilość, że tak jak, no nie nagrałem, bo nie zdążyłem, ale tutaj chodzili dziadki, same takie dziadki w Słowacji właśnie, o tutaj, a znowu nie nagrałem miejscowości, no ale raz wam pokażę, tutaj jest miejscowość, do widzenia to nie jest miejscowość. Kurna, paliwo było tanie, muszę się zakręcić. No i o co chodzi? Także widzicie... Także jak widzicie, że ktoś łazi po ulicy, to tak nie powinno być. Tak nie powinno być. O, patrzcie. A też w Polusowni jest ta firma, Faurecja. To nie wiedziałem, że to jest tutaj też w Słowacji taka firma. No. Musimy się zakręcić po paliwo. Bo tam było paliwo, a ja potrzebuję, bo u mnie jest żebraczka. Tak, wiecie, jak się inaczej mówi, jak się inaczej na żebraczkę mówi? Żydek. To znaczy rezerwa. Kontrolka rezerwy. Żydek. Wiecie, dlaczego Żydek? No bo żebrze, bo daj, nie? Żydek. Nie wiem, czy wy znacie takie określenie, ale ja znam.